No i witam serdecznie w wtorkowy albo w środowy. Środowy poranek. Już coraz więcej, już coraz bardziej właśnie zielono, żółto na tych drzewach. Bo to są chyba te kwiaty tej brzozy. I tam dalej jest już listki. No. Także witam Was w nowym dniu. Idę teraz dojrzewać z kawusią. No, witam się z Wami z tej strony pierwszy raz. Idę do lekarza. Później się zobaczymy znowu. A tu już ta u nas taka ładna wiosna. Tak ładnie to wygląda. Ja Wam tutaj mówię już od chwili, a nie włączyłam sobie nagrywania. A tutaj tyle tych mleczyków jest. Tak to ładnie wygląda. Ten wcześniej lepiej wyglądało, bo teraz to nie wiem, czy to już widać. No, ale tyle tego tu jest, a nie można tego tutaj zbierać, no bo to jest i ulica, i tutaj pod domem to z pieskami mogą wychodzić ludzie. Także tutaj się nie zbiera, nie? Ale ładnie wygląda. No, a ja cisnę do tego lekarza. Zobaczymy, co tam będzie. To na razie. A tutaj mamy głukę, już tak ładnie tutaj listki wypuścił. No. No, już tutaj są pierwsze listeczki brzozowe. No, ale tutaj zbierać też nie można, bo to jest właśnie przy ulicy. Później Wam powiem, jak zostałam potraktowana w przychodni zdrowia. No, ale to jest tak na dłuższe, nie będę tu na dworze tego gadała. W domu się rozsiądę i Wam powiem, w domu albo na działce, bo zamierzam iść po te doniczki na działkę. Jak tam nie będzie ludzi, to Wam opowiem o tym. No bo jak będę szła przy lesie, to też nikogo nie zarażę. Tutaj też nikogo nie ma, to sobie mówię, ale wiecie, muszę iść teraz do domu. Znaczy, najpierw muszę iść do apteki po lekarstwo, a potem Wam wszystko poopowiadam. Nie wiem, czy najpierw zjem śniadanie i później pójdę, czy pójdę najpierw, nie wiem. Jest przyjemnie u nas na dworze. Na razie jest słoneczko, ale już chmurki się zbierają, byłoby chmurnie. No, może na tym tle będzie ładniej, tak. Trochę prześwietlone, ale tam jest zielono chyba, nie? No, także nasza kochana służba zdrowia. Opowiem Wam potem. A teraz jeszcze Wam widoczki pokażę. No jest tak pięknie na dworze, że no. Tutaj lipki już też mają pierwsze listki. No ja na razie w tej przychodni też się czułam jak trędowata, no ale wiadomo, no to jest wirus, który podobno bardzo atakuje. No ja też nie wiem, gdzie ja się mogłam zarazić. No zobaczymy. Opowiem w domu, tak jak mówiłam, a teraz idę tamtędy, daleko od ludzi. I tak do apteki jeszcze będę wchodziła. O, tutaj jest podagrycznik. Chyba to jest to. Musiałabym się schylić i zobaczyć na tych łodyżkach, ale nie będę się teraz schylała. I tutaj mamy też i krwawnik. Ale jeszcze koniczyna nie kwitnie. Ja koniczynę ostatnio tam dalej zbierałam, to tak było daleko od drogi, to można zbierać, a nie przy blokach oczywiście. A tutaj widzicie, tutaj ktoś czesał psa. No i weźcie sobie potem takie zioła, nie? To najlepiej w takim miejscu, co jest mało uczęszczane. Dobra, to na razie kończę tym pięknym widoczkiem. O, tam jest ładny widoczek zieleni. No, jestem już w domu. Jednak sobie najpierw śniadanie zjem, a potem pójdę do innej apteki, bo się okazało, że w tej aptece, w której byłam po drodze, niestety tego leku nie ma i na dodatek mam go przepisane na 100%. Się pani aptekarka zdziwiła, to więc coś jest nie teges. No, ale stwierdziłam, że najpierw muszę przyjść do domu coś zjeść,
A przede wszystkim, to wiecie, ja dzisiaj brałam tabletki na ciśnienie. No i teraz ciśnienie schodzi ze mnie, nie? Także musiałam za potrzebą. No. To znaczy się, no wiecie, woda schodzi, no. Tutaj mam śniadanko. Dzisiaj sobie ugotowałam 2 jajka na miękko. Tu mam sałatkę z balkonu i cebulka z balkonu jest. Oczywiście papryka, pomidor i ogórek z przyprawami. A tutaj mam kawałek pasztetu. Serek dzisiaj tym razem sobie osobno dałam. Mam kiełbasę swojską wędzoną bez skóry. Znaczy wędzona była ze skórą, ale skórę zdjęłam, bo łatwo odchodzi, a ja, mnie potem ciężko to pogryźć. Mnie to tylko miele i miele w tym dziubie, więc to zdjęłam. I nowa galaretka. Wczoraj robiłam rosół. No i miałam tam tyle tego mięsa, że dałam kropce. Jeszcze jest dla kropki na dzisiaj mięsko. A tutaj zrobiłam sobie właściwie małą miseczkę i pół misek takiego galertu. To znaczy się, to jest ale na żelatynie zrobione. Taki, właśnie taki lubię, że jest mało galarety, dużo jest mięska. Już to pomagowałam, ale octu dzisiaj nie daję, bo coś wczoraj z tym octem, nie wiem. A chciałam wam pokazać, nasza kiełbaska tak wygląda w przekroju. Oczywiście jest tłuste, bo tłuste jest nośnik smaku. I poza tym tłuszcz, taki tłuszcz nie jest znowu wbrew temu, co mówią, że tłuszcz jest szkodliwy. No. I tutaj jest wszystko naturalne, nie ma tu żadnych dodatków, jakichś tam, wiecie, oprócz soli, pieprzu, jałowca, takich przypraw, nie ma tam nic, żadnego ulepszacza. Także teraz ja się zabieram za jedzonko. No i przychodzę wam się pożalić. Nie, podzielić się z wami moimi obserwacjami, moimi spostrzeżeniami, jeśli chodzi o naszą służbę zdrowia, a konkretnie właściwie to o tą panią doktor, bo nie wiadomo, czy to tak wszędzie jest praktykowane, czy tylko ta nasza pani doktor tak traktuje ludzi. Ale stwierdziłam, że muszę to powiedzieć, bo... Czekajcie, bo coś mi przyszło. Momencik, ja przerwę na chwilkę, bo wiadomość przyszła. No, musiałam przerwać, ale już jestem. Także nie wiem, czy to taka praktyka jest ogólna, czy naszej tutaj pani doktor, podrzędnej pani doktor, bo ona nie jest kierownikiem przychodni. A powiem wam, o co chodzi. Wczoraj wam mówiłam, że jestem dzisiaj zapisana na 10 na test do przychodni, że te testy są wykonywane w przychodni. Że lekarz robi. No dobra, byłam, wyszykowałam się, wiecie, idę do lekarza, nie? Ja już u lekarza 100 lat nie byłam. No, wyszykowałam się, przychodzę tam i tak, przede wszystkim tam, gdzie miałam iść do pani doktor, pełno ludzi pod drzwiami. Wycofałam się, pytam się, czy wszyscy są na test. Na jaki test? Się okazało, że pacjenci sobie siedzą pod gabinetem od pani doktor, a ona, to jest jej stała praktyka, jak tylko pamiętam, ona sobie po prostu do zabiegowego wyszła, ona sobie tam chodzi, nie wiem, zapalić, na kawkę, nie wiem, bo ona tak robi, że pacjenci siedzą, a ona sobie siedzi i odpoczywa w innym gabinecie. Dobra, weszłam do tego gabinetu i mówię, że byłam na 10 umówiona na test, czy ja mam czekać, aż wszyscy będą tam pacjenci, czy jak, nie? No bo wiecie, chodzi o to, żeby jak najkrócej przebywać w tym pomieszczeniu zamkniętym, nawet z tą maseczką, ale żeby jednak chronić innych, nie? Powiedziałam, mam sobie usiąść gdzie indziej i zaraz pani doktor wyjdzie. No za jakieś 5 minut wyszła. Powiedziała, że przyjmie tylko jedną pacjentkę i potem mnie zawoła, ale mam siedzieć tam z dala od tamtych. Tyle, że i tak musiałam koło nich potem przejść, żeby wejść do gabinetu, nie? Wszyscy już patrzyli tak na mnie, jakbym miała, wiecie, no, zarazę. Dobra, rozumiem, bo się ludzie boją, nie? No. I teraz weszłam do gabinetu. Ona mnie szybko, szybko tylko, bo pacjenci, ja sobie myślę, kurde, a co ja jestem? Szybko, szybko, bo pacjenci. Osłuchała mnie tylko. Na początku nawet nie umiała mi zmierzyć tego, tej saturacji, czy co to tam jest. Za chwilę jej to zadziałało.
No, tylko się pytała, kiedy miałam objawy, miała, że miałam test w domu robiony, no to przepisała mi tam jakieś coś na 100%, na jakieś niby wziewy, ale to, tam czytałam proszek w kapsułkach, czyli to będzie trzeba zrobić sobie taką, wiecie, inhalację chyba. No, a ja miałam te wyniki, co robiłam w zeszłym roku, a nie chodziłam z tym do lekarza, no bo tam się w ogóle dostać nie szło, nie? No ja mówię, czy bym mogła zerknąć też na te wyniki, bo robiłam badania, ale nie przychodziłam, no bo nie dało się, nie? Była pandemia. Ona mówi, można było skonsultować się telefonicznie, tylko dodzwoń się człowieku tam. No, dobra, ale sprawdziła, bo mi chodziło, czy z tarczycą mam wszystko ok. Z cukrem wszystko ok, z tarczycą ok. Jak na tam mówi, no ale to było rok temu, ja mówię, no tak, no. Ale ona szybko, ona ten... I ja mówię, i co teraz ten do nosa, nie? A ona mówi, nie trzeba. Ja mówię, jak nie trzeba? Przecież ja na test przyszłam. Ale pani przecież sobie w domu robiła test. Wyszło pani, że pani ma, no więc już nie muszę tutaj robić. I ja dopiero jak wyszłam, to dopiero przemyślałam, co ona ten. I nie musi mi tego robić. A ja mówię, no dobra, a będę miała zaznaczone, że ja jestem ozdrowieniec? Nie. A ja mówię, a dlaczego nie, skoro mam tego gada? Bo ministerstwo nie dało pieniędzy na oznaczenia jakieś OCR, QCR, czy jak to tam się nazywa. Ministerstwo nie dało, więc nie będę miała tego. Czyli co, ministerstwo nie dało, to teraz już traktują pacjentów z wirusem po macoszemu, nie? Bo już im nie płacą dwa albo trzy razy więcej niż za innego pacjenta, tak? Bo tak to można zrozumieć. I teraz co z tym testem, który ona miała wykonać mi bezpłatnie? Pewnie gdzieś prywatnie go wykorzysta i ktoś będzie musiał za niego zapłacić, nie? No. I w ogóle to tak sobie myślę. Przedtem nie można było się dostać do przychodni, bo covidowi są. Bo im wtedy płacili za covidowych więcej. Teraz widocznie im nie płacą, skoro szybko, bo inni pacjenci, a ty co jest? Ja co ja jestem? Co ja jestem? Krowie spod ogona wypadłam, czy co? I taka jest, tak mnie to zbulwersowało. Wyszłam stamtąd i dopiero potem myślałam, co to miało być, nie? Jeszcze tylko się w pośpiechu zdążyłam dowiedzieć, czy w tych wynikach wszystko jest dobrze z tą starczycą, cukrem i tam i tak dalej. Obejrzała te wyniki, bo na to ma w komputerze, nie musiała nawet jej tej kartki dawać. Tak, wszystko ok. No i nie wiem, czy jest wszystko ok, no bo jak ona to tak szybko, żeby nie musiała dezynfekować tego. Po co, jak ja i tak w maseczce siedziałam, nawet na moment nie kazała mi ściągnąć tej maseczki. No. Ja jestem ciekawa, bo nie dość, że mi dała to na 100%, chociaż nie wiem, czy to się daje na 100%, czy nie, ale skoro pani w aptece się zdziwiła, to znaczy coś nie tak jest. A poza tym, znając tutaj lekarzy w przychodni, no to przeważnie dają, znaczy może nie znając lekarzy, tą lekarkę, to daje te najdroższe, które są, przepisuje, a potem człowiek sobie musi zamienniki, nie? Tańsze kombinować. No. I się zastanawiam, po cholerę ja tam szłam za przeproszeniem. A ja mówię, no dobra, ale to ja miałam iść na trzecią dawkę, a teraz przecież jak przechodzę to powinna mieć przeciwciała, to nie będę tego miała zaznaczone. Może pani za miesiąc iść na trzecią dawkę. Także... Nie wiem. Mam nadzieję, że to ktoś słucha. Kto stwierdzi, że coś jest nie tak. Bo tak, z jednej strony mogłabym iść na skargę do kierownika przychodni. Tym bardziej, że znam tą panią doktor. No ale wiecie, ja nie z tych, co na skargi chodzi. Poza tym nie wiadomo, czyje to wytyczne z tymi testami są. Nie wiem. Ja nie lubię chodzić na skargi, ale tak się zastanawiam, czy kurczę nie zadzwonić sobie do pani kierownik,
po południu, jak już nie będzie miała pacjentów i powiedzieć, jak się traktuje pacjenta w jej przychodni, nie? Czy to jest norma i nie mam się niczemu dziwić, czy to jednak nie jest norma? W każdym razie jestem wściekła. I szłam tam z ciśnieniem, miałam dzisiaj dosyć duże ciśnienie, chyba dlatego, że się stresowałam, że mi ten patol będzie do nohala wtykać. A znając, jak ona kiedyś mi powiedziała, że jestem za gruba i mam mniej żreć, a jest 3 razy taka jak ja, no to pewnie też jest, tak podejrzewam, że za bardzo się by nie patyczkowała z tym, w tym nosie, nie? Też się nie pchałam na siłę, żeby mi to jednak zrobiła, bo sobie pomyślałam, no jak będzie złośliwa, to rzeczywiście mi to zrobi tak, żebym sobie zapamiętała, żebym więcej nie chciała, nie? No. To taka robota. I się zastanawiałam, po co ja tam w ogóle szłam. No tyle, że dostałam lekarstwo i teraz tak, w naszej aptece go nie ma, teraz będę jadła, zjem i będę musiała iść na drugi koniec osiedla, bo mi pani w aptece powiedziała, że w tamtej aptece to jest. No, ale nie szłam od razu, będę szła za jakiś czas. I tydzień od objawów mam siedzieć w domu przez tydzień. No, dzisiaj mi się kończy. A poza tym, jak oni się tak zajmują ludźmi, to ja nie mam skrupułów, że ja pójdę. Tym bardziej, że no, na ulicy i tak nie trzeba w maseczce chodzić. A no, w aptece i tak maseczkę zakładam. No i jeszcze sobie pójdę na działkę. O! Teoretycznie to bym mogła dopiero iść jutro. Ale teoretycznie ona mi powinna zrobić test. Powinnam być wpisana, powinien być ten test wpisany gdzieś tam i powinnam mieć taki certyfikat. A guzik, więc ja też im takiego pokazuję. No. Tyle. Musiałam wam to powiedzieć, bo byłam tak wściekła, nie mam się tu komu teraz wygadać. Znaczy się za chwilę jeszcze będę się nagrywała mojej znajomej, no ale stwierdziłam, że to trzeba takie coś powiedzieć. Ciekawa jestem, czy mieliście podobne odczucia, podobne sytuacje, bo wiem, że dużo ludzi jednak już przechodziło to. Jak wyście to przechodzili? No, dobra, to by było na razie. Teraz idę, uciekam jeść. Jeszcze chciałam wam się pokazać, jak się tulipanki tutaj pięknie rozwijają. Tak ładnie się rozwijają. Wszystkie kwiatuszki się ładnie rozwijają i dobrze, że nie ścinałam tych jacyntów, bo przynajmniej tutaj to one tak długo już stoją. Bratusie też już się tutaj... No. Ja tutaj sobie zrobiłam miejsce na jak będę sadziła znowu pomidory. Miejsce, gdzie to będę robiła po prostu, nie? A te lilie sobie dałam tutaj. No. Tutaj mi też i mięta zaczyna, widzę, wyrastać, także nie jest źle. Tak u nas jest. Taki chłodny wiatr jest i właściwie to nie wiadomo, jak się ubierać. Bo w tej kurtce mi było tak w sam raz, chociaż momentami trochę za ciepło. Nie wiem, jest 7, 10, chyba 10 albo 11 stopni jest. No, tak ładnie jest, tak pięknie, tak wiosennie. Tam przed nami tak ładnie kwitną te magnolie. Po drodze też miałam bardzo już tak rozkwitnięte, przekwitające już właściwie białe magnolie i takie te ciemne. No, przepięknie to wygląda. Mam nadzieję, że to widzicie. Ślicznie ta magnolia. Tu jest kilka rodzajów tej magnolii. Teraz jest tak pięknie, ale już też się odsypuje. A potem gdzie tylko zielono. O, Czuciu! Nie krzycz! Już wiosna w pełni.
tutaj przy starej szkole. Od moich dzieci gimnazjum było, od Doroty i Marka. A teraz już tutaj nie ma szkoły. Ale magnolia została. Idę sobie tak powolutku na działeczkę. Tutaj ludzi w ogóle nie ma. Nie widać, nie wiem. Taka pora, czy co? Wszyscy samochodami może. Słyszycie tego ptaszka? No, byłam w aptece po to lekarstwo. To się okazuje, że to jest jakiś przyrząd, gdzie się tą tabletkę wkłada i coś wziewnego tam jest. Dopiero jak będę może na działce, to otworzę i zobaczę, co to takiego jest. Chmury takie tam są nie bardzo, ale ja idę tylko na dół, wziąć doniczki. Najwyżej usiądę, na chwilę odpocznę i będę szła z powrotem powolutku do domu. Nie pamiętam, kiedy ja tak wolno, takim spacerkiem niespiesznym sobie szłam. Naprawdę nie pamiętam. A dzisiaj stwierdziłam, dzisiaj będę spieszyć. Raz, że siły nie te, bo zauważyłam, że się już zmęczyłam. A poza tym, no po co się będę spieszyła? Jak zanim wychodziłam, to nastawiłam utka. No już oczywiście wyłączyłam, ale się jakiś czas tam już robiły. Także przyjdę, to obiadek też będzie szybko. Ostatnio mąż nie chce coś ziemniaków, nie wiem. Przyzna czy nie przyzna, że nie będzie jadł, ale wiecie, ziemniaków, ale słodkie wcina wszystkie swoje cukierki. Ale niech se wcina, jak tak chce. To niech sobie wcina. No. Dobra, ja się chyba odezwę, jak już tam będę schodziła, bo tutaj co chwilę samochód jedzie i to tak wygląda, że filmuje ludzi. Jak później się jeszcze odezwę. Takie drzewko kwitnie na zielono. Z daleka to wygląda, jakby takie zielone listki miało, a to są takie kwiaty. No tam przy cmentarzu, to tam jest dużo tych drzew, ale one takie już stare, wielkie. I ostatnio poobcinali mi gałęzie, ale to tak pięknie z daleka wyglądało, tak właśnie ten kolor taki piękny. A z bliska widać, że to nie są liście, tylko to są normalnie takie kwiatuszki. No, piękne. No, u nas w lesie to już tak wygląda. Te niżej krzewy i ten, to mają już takie fajne. Już jest już zielono, zaczyna już być zielono. No. Tutaj takie kwiatuszki. No, tak ładnie jest. Słoneczko teraz zaświeci, to aż się chce żyć, jak tak pięknie jest. A ptaszory tak świergolą, że ho ho. No i jestem już na działce. Pięknie słońce teraz świeci i nawet przygrzewa i teraz mi jest za gorąco. Ja się trochę rozbieram. Chyba sobie usiądę na chwilę na krzesełku w słońcu. Odpocznę i będę szła z powrotem, tylko wezmę te doniczki. A tu widzę, że mi trawka ruszyła, to co posiałam. Na razie tu nie będę siadała, chociaż nie wiem jak długo wytrzymam tutaj nie siadać, ale dobrze by było, bo mi ta trawka taka młodziutka jest, a jak się będzie siadało, to się ją wydepcze, nie? No, ciekawe, już by trzeba w ogóle trawę ciąć, ścinać, ale nie tu, tylko tam z drugiej strony, bo już jest wysoka trawa. A tutaj niech ona się zagęszcza też, kurczę, bo tu było pięknie, jak tutaj było na całym. No cały ten płat ziemi to była trawa, trawnik to był. A po tych deszczach, nie deszczach, tylko po tych
po tym zalewaniu, no to mi to zgniło po prostu, nie chciało rosnąć. No a teraz tutaj troszkę trawy jednak wykiełkowało to, co posiałam. Bezik już tak wygląda. Chyba będę musiała to przestawić gdzie indziej, bo coś tutaj mało kwitną, może mają za mało słońca. No, tulipanki jednak wyrastają. Nie wiem, chyba sobie dzisiaj wezmę tulipanka jakiegoś do domu, bo tam widzę, że jest dużo tulipanków. Znaczy dużo, to rzecz względna, nie? Dzisiaj nie przyszłam tutaj nic zrobić, bo jestem za słaba. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu to już będę mogła coś robić. Przyszłam tylko po te doniczusie, usiąść sobie, odpocząć i pokazać Wam, jak to pięknie w słoneczku wygląda. Gdzieś tam kogoś słychać. A tu proszę, jak tulipanki kwitną. A może nie będę ich ucinała, szkoda ich. Tak ładnie wyglądają, może dłużej postoją. Tutaj też jedna ta piwonia wychodzi, chociaż wykopywała, ale wychodzi. O, jak to ładnie wygląda. Będę musiała obciąć tam te przekwitnięte żonkile, a tutaj piękne. O. Nawet jakiś pszczół. Tam jest ten koliberek. Czy na niego mówimy koliberek? To nie jest koliberek, ale o, on gdzieś tam uciekł. No. Nie zapominajki. Takie piękne. No, przy okazji sobie zdjęcie zrobiłam. A greścik tutaj już taki, już by trzeba sadzić inne rzeczy z tego wynika. No, cebulki rosną. Truskawki, gdzie popadnie też, żeby tylko chociaż z tego owoc był. No, róża tam też widać, że ożyła. A tutaj funkie są. Hosty, funkie, no jak to tam chce. Tutaj różyczka, tylko to mi tutaj haczy o tą różę. O. Jest druga. Tylko żeby mi to mąż ściął, może by mi to ściął w długi weekend. Fajnie by było. No, tutaj ta różyczka odbija. Tak ją mocno przycięłam, ale odbija. Tam już słychać, już koszą. Coś się dzieje z tym moim rododendronkiem. Ciekawe, czy coś mu nie zaszkodziło. Ciągle stoi taki sam mały, jest już drugi rok. Z tej forsycji tyle zostało. Nie obrałam wszystkiego. Zastanawiam się, gdzie te lilie włożę, żebym je mogła stale oglądać. Bo tam już są lilie, to może... No zobaczę. Tu łubin mi zaczyna już fajnie odbijać. Ciekawa jestem, co z tymi irysami tutaj. Czy one się opamiętają i w tym roku urosną i zakwitną, czy nie. Zobaczymy. Porzeczka. No i te tulipanki tutaj. I lilie. I nie zapominajki. I róże odbijają. Super. I trawa zaczyna, ten bambus zaczyna też już odbijać. Bardzo ładnie. No we folii to tam strach patrzeć, bo tam trzeba zrobić teraz tą stronę. Tutaj już też by trzeba przeplewić,
ale sałatki, kalarepki, jeszcze troszkę będzie można zrobić zupkę kalarepkową. Rzodkiewki by trzeba przerywać może. No niech się przewietrzy, potem zamknę. Ale ziemia jest mokra, to znaczy, że podskórne te ziemi, ta woda jakoś tak się tutaj dostaje. No. Jabłonka ma się do kwitnięcia, ale tak jeszcze czeka, jeszcze czeka. I dobrze, niech czeka. Lepiej później niż potem ma zmarznąć. Mam nadzieję, że jeszcze nie ma tych dziadów na tych moich bukszpanach. Były już w tym roku raz pryskane. No i będę jeszcze pryskała. Już mam preparat znowu kupiony, żeby pryskać, żeby one się po prostu teraz odradzały. Zobaczymy. Orliki już ładnie tutaj wyrastają. Tutaj kocimiętka i Gabrysia w kocimiętce. Tutaj też już klipanki będą kwitły. Ładnie, podoba mi się. A wino jeszcze chyba nie, jeszcze śpi. Jeszcze wino śpi. Tam mamy trochę drzewka takiego, ale w piecu do palenia. A tutaj mam to, po co przyszłam. Do niczusie. Proszę bardzo. Zaraz sobie wybiorę tyle, ile będę potrzebowała. Właśnie te mniejsze. A później te większe trzeba będzie. No. I dzisiaj część znowu poprzesadzam. I tak stopniowo, tylko naprawdę nie wiem, gdzie to będę stawiać. Problem, normalnie problem. No. Dobra. Żeby nie kończyć takim akcentem ponurym, szarym i ponurym. No to proszę, jak mi tutaj dzika róża się rozrasta. A tu jaka trawa już. Tu już jest trawa do koszenia. To, co powsadzałam, te zimozielone, to raczej się chyba nie przyjmie. Trzeba będzie to wziąć i spalić. Tutaj też tylko tak powtykałam, no ale widzę, że z tego nic nie będzie. Trzeba będzie to wziąć i do spalenia. No, te też. Może tam jedno, dwa zielone będzie, no to to zostawię, a resztę wszystko się wyrzuca. Trzeba będzie kupić takie najlepiej tutaj. No. A tu moja, jak ona się nazywa? Wiecie, wierzba. No. Musiałabym ją przyciąć, żeby się tak fajnie rozrastała. Tam na razie nie chodzę, bo widzę, że jest trochę mokro. No nie stoi woda, ale troszkę mokro jest. A ta trawka tam rośnie, to nie będę jej deptać. No i sobie tu siedzę. Oczywiście słoneczko się straciło. Przez moment chodziłam bez kurtki, ale teraz już trzeba było ubrać. Chłodny wiaterek jest. Znaczy się wiaterek, czy taki chłodny, to nie wiem. Jak szłam, to na przykład w nogi mi było chłodno. Nie, żeby mi było zimno, ale chłodno. A u góry mi było tak w sam raz. Ale jak tu przyszłam na działkę, tak mocno słoneczko zaświeciło, no to było mi ciepło. No, posypałam na ślimaki, popryskałam bukszpany, bo jeszcze tam miałam roztwór zrobiony. I co zrobiłam? Pozbierałam troszkę tej pokrzywy i trochę, nie nagietka, te mleczyki. No. No wiecie co, zapomniałam znowu, jak to się nazywa. No, pozbierałam te doniczki, no i sobie tak chwilę siedzę. Zobaczyłam ten inhalator,
który dostałam, to jest taki inhalator, do którego się tabletkę daje, tam się coś przekuwa i potem się wdycha. Na razie to jestem na etapie czytania instrukcji obsługi. Już mniej więcej wiem, o co tam chodzi w tym, tylko nie wiem, ile razy te wdechy trzeba robić i tak dalej. No, jak mówię o wdechach, to zaraz muszę sobie głębszy oddech wziąć, nie? No. Siedzę tak dziwnie, dlatego że mam jasne spodnie, bo nie przyszłam tutaj nic robić, nie? A tego krzesła sobie nie powycierałam. Mam nadzieję, że ono nie jest brudne. W sumie tak tyłek będę miała brudny, jak już usiadłam. Tyle, że jak tak ręką przyjechałam, nie było brudne, ale wiecie, jasne są te spodnie, nie? No. Powiem wam, że dzwoniłam do tej przychodni jeszcze raz i chciałam się do pani kierownik jednak dostać. Może nie tyle ze skargą, co zapytać o ten, no wiecie, o ten taki certyfikat, to się inaczej nazywa, ale ten taki certyfikat, nie? Tego ozdrowieńca, jak już będę zdrowa. No. I się nie dodzwoniłam. Pani w rejestracji powiedziała mi, że tam jest bardzo dużo pacjentów i ciężko. No, ale ja się jej spytałam o te, czy to robią, czy nie. Ona powiedziała, że robią. Jeszcze się pytała innych pań w rejestracji i powiedziała, że tak, że jak byłam dzisiaj u lekarza, to powinnam dostać, kiedy, znaczy dostać tą wiadomość. Znaczy się wiadomość, no powinna mnie umówić, powiedzieć mi na przykład, że za 10 dni czy za 7 dni mam przyjść do kontroli. I wtedy, jak po tej kontroli jest wszystko ok, to oni wystawiają ten certyfikat ozdrowieńca. Chyba w rejestracji to wystawiają. No a ja jej mówię, że lekarka w ogóle nie powiedziała, że mam przyjść do kontroli. Ona mi w ogóle nie mówi, jakieś leki mam brać czy coś. No. Czekajcie, bo tam sąsiad przyszedł, a ja tutaj taka rozwalona leżę. Poszedł dalej. No, także nie, tylko mi przepisała ten inhalator. Nawet nie powiedziała, że to jest inhalator. Tylko tabletki mam je używać. No i teraz więcej sąsiadów idzie. I chyba będę się musiała wyłączyć stąd. No bo nie będę tak nadawać tutaj. Zobaczymy, może uda mi się skończyć. No i właśnie mam przyjść, jak będę w przyszłym tygodniu, koło środy powiedziała, mam przyjść, zarejestrować się. Ja powiedziałam, że już nie chcę iść do tej samej lekarki. Ona powiedziała, że wcale nie muszę i że zarejestruję się do jakiegoś innego lekarza. Już słyszała różne rzeczy o tamtej lekarce, także mogę się zarejestrować do innego lekarza na kontrolę i wtedy mi wystawią to. Jak już będzie wszystko ok, stwierdzi lekarz, że wszystko jest ok, to mi to wystawią. No, także da się, da się. To po prostu ta lekarka jest coś szmere mere. No, także, a jeszcze przy okazji, jak już pogadałam z tą babką w rejestracji, to się okazało, że ta rozmowa była rejestrowana, to znaczy się zawsze na początku jest taki komunikat, ale ja nigdy na to nie zwracam uwagi. No a potem mi Wiki powiedziała, ty wiesz, jak jej to opowiedziałam, że ta rozmowa była nagrywana. I już nie musisz składać żadnej tej skargi ani nic. No. Także zobaczymy. Nie chodzi o to, żeby kogoś tupić za przeproszeniem, ale o swoje prawa pacjenta trzeba walczyć moim zdaniem. Bo właśnie tak więcej osób tak sobie na to pozwoli, to potem nas tak traktują. Takie jest moje zdanie. Oczywiście już do tej lekarki nie pójdę. No. Dobra, to teraz będę kończyć, bo tu się coś ruch zrobił, jak tutaj przedtem sobie zbierałam i tak dalej, to pusto, bo nikogo nie było. A jak ja zaczęłam nagrywać, to pełno ludzików się schodzi. No, idę do domu, bo już jest koło 5 znowu. Już mąż jest w domu, bo mi już dzwonił. No i tam już sobie będzie coś jadł, a ja dopiero jak przyjdę, to na razie kończę. No i jak na razie nie zostałam zauważona za tym moim bukszpanem. No, ale teraz już się będę i tak zbierała, i tak, bo już czas po prostu iść do domu.
Nie wiem, czy ja dzisiaj będę przesadzała te pomidory, już chyba raczej nie. Jak przyjdę do domu, to chyba sobie usiądę znowu, bo powiem Wam, że naprawdę no nie myślałam, że ja w tym wieku będę musiała co chwilę gdzieś usiąść. Inna rzecz, nie powinnam chodzić, ale znaczy chodzić, wychodzić, ale i tak musiałam iść po ten preparat. Zaraz Wam pokażę ten, jak mi się uda jedną ręką to wyciągnąć. Tam jest 60 kapsułek, to jest na 30 dni, ale ona mi nie powiedziała, jak długo ja to mam stosować. I to jest takie coś. Czekajcie, uda mi się to wyciągnąć. Jak nie, to w domu, w kuchni Wam potem pokażę. O, takie coś to jest. I tu jest ten ustnik. Jak Wam to pokazać? O, tu jest ustnik, a tam się, do środka się daje kapsułkę. I to się ma potem wdychać. Ja jestem ciekawa, jak mi to pójdzie, nie? Miejmy nadzieję, że to coś będzie pomagało. W ogóle nie wiem, na co to ma pomagać. Bo ja nie mówiłam, że mam problemy z oddychaniem czy coś. No ale widocznie tam jest jakiś lek, który się w ten sposób do organizmu dostaje. Ale nic mi nie powiedziała ta lekarka. Co ja powinnam brać? Co stosować? Nic, tylko szybko, szybko, bo pacjenci. A ja byłam też zarejestrowana, nie przyszłam tak sobie z marszu, nie? No. Bo teraz no, ja powiedziałam, że będę szła, już to już słoneczko znowu zaczyna się tak przebijać przez chmurki. Ale to nic z tego, ja już i tak muszę iść do góry. Także pomidory, jak dzisiaj nie będę wkładała, to może jutro z rana się za nie zabiorę. Bo jutro to już na pewno nigdzie nie będę wychodziła. Tylko będę siedziała w domu. Nabierała sił. No. Muszę mieć siły na przyszły tydzień. I mam problem, bo mąż będzie miał te urodziny. No trzeba by mu torcik zrobić, nie? No. A ja przecież torcika teraz nie będę jadła. I muszę wymyślić coś takiego. Już nawet mam pomysł. Ja bym tak zrobiła znowu tą... Tylko, że on lubi normalny tort, ale taką beza, ten tort Pawlowa może by chciał. I to bym mogła zrobić, ubić na erytrolu. Albo na ksylitolu. Trzeba będzie pomyśleć nad tym. Tylko, że tego już tak nie idzie udekorować, jak tamte torty w zimę dekorowałam, nie? Jeszcze pomyślę, zobaczę. Nawet, że jemu zrobię taki i zrobię dwa. Mały torcik, taki nieprawdziwy, mały. I taki mały, ten Pawlowa. No bo wiadomo, że on i tak będzie chciał go popróbować. Ale ten to ja będę mogła jeść. No, bo to zrobię na ksylitolu albo erytrolu. Z owockami. No, tak będzie najlepiej. Tak chyba zrobię. Ale to jeszcze muszę się nad tym zastanowić. I tak żadne goście nie będą przychodzili. No to, bo i tak, no... Właściwie to ja już będę po tym. I to ja już będę niby po COVID-zie, no ale... I tak nikt nie przyjdzie. Dobra, kończę. No i czas na kartkę z kalendarza na 28 kwietnia, jest to czwartek, 118 dzień tego roku. Imieniny obchodzą Paweł i Waleria oraz Achacy, Achacjusz, Afrodyzja, Afrodyzjusz, Ludwik, Marek, Joanna, Maria, Patrycjusz, Patrycy, Patryk, Piotr, Teodora i Witalis. I wszystkim solenizantom życzę wszystkiego najlepszego. Przysłowie: jeśli w święty Paweł śnieg albo deszcz pada, dobrych się urodzajów spodziewać wypada. Słońce: świt o 4:30, wschód o 5:08, zachód 19:58 i zmierzch 20:36. Nietypowe święta: Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy, Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Dzień Sera Camembert. No to trzeba jutro go będzie zjeść. Lepiej, cytat dnia: lepiej poszukać sobie nowego przyjaciela niż płakać po dawnym. I to powiedział Seneka Młodszy. I to wszystko dzisiaj w kartce z kalendarza. Zaraz idziemy na herbatkę do kuchni.
No i przychodzę już teraz na koniec z takim jakby podsumowaniem, na chwilkę tylko właściwie, dlatego że już jest dużo materiału. Wiem, że niektórzy nie lubią tego słowa materiału, ale no już jest trochę tego filmu, no i nie chciałabym za bardzo przedłużać. No, jak widzicie, herbatkę mam znowu, oczywiście mam ziółka tutaj. Tu mam zaparzone i sobie przelałam przez sitko, cytrynka i imbir. No mam nadzieję, że będzie coraz to lepiej. Szczerze mówiąc, zawiodłam się, tak jak wcześniej mówiłam, na tej naszej przychodni zdrowia, dlatego że tak naprawdę to ja chciałam takiego potwierdzenia tego mojego testu, bo mówią, że takie testy nie są takie wiarygodne. No i na stronie ministerstwa w najnowszych wytycznych przeczytałam, a czytałam dlatego, że wcześniej było coś takiego, że nie możecie zataić, że jesteście chorzy, jeśli macie wirusa, nie możecie tego zataić, bo wtedy będzie kara, tak to rozumiałam, że tam jak to się wyda, to dostaniecie dużą karę. No i weszłam na tą stronę z ministerstwa, no i tam wyczytałam, że od 1 kwietnia są nowe wytyczne i że po prostu jak ktoś ma objawy, czy tam zrobi sobie ten test, czy coś, to musi, to powinien zgłosić się jak najprędzej do placówki medycznej, do przychodni w tym sensie, żeby to potwierdzić i ewentualnie, jeśli się potwierdzi, to wtedy powinno się siedzieć w domu 7 dni. No, 7 dni i jest jeszcze zaznaczone, tak jak przy grypie, powinno po prostu się siedzieć w domu. Nie ma nałożonej kwarantanny, członkowie rodziny nie muszą być z tego powodu na kwarantannie, że ktoś, jedna osoba jest chora. No i dlatego też ja jednak też się zdecydowałam iść do tej przychodni, żeby mieć to potwierdzenie, a tam mi tego potwierdzenia nie dali, bo stwierdzili, że skoro sobie zrobiłam w domu, no to oni nie muszą, ona, ta lekarka. A mówię to dlatego, że już miałam takie głosy, że to samo mi wyjdzie na teście w przychodni, że to jest takie niepotrzebne latanie tam i z powrotem i narażanie innych na chorobę, a ludzie na to umierają. Narażać to bardziej narażali w przychodni, bo tak jak powiedziała pani w rejestracji, że jest zdziwiona, że przyjęto mnie między innymi pacjentami w tym samym gabinecie, bo ja powinnam być przyjęta w izolatce, bo jak dziecko ma na przykład odrę, świnkę czy jakieś inne paskudztwo, wirus, znaczy takie zaraźliwe, zakaźną chorobę, no to też idzie do izolatki i ja powinnam być przyjęta w izolatce i to powinnam być tak przyjęta, żebym wiedziała, co ja mam robić, jakie mam leki, co mam brać po prostu, nie? No, ja potem się dopiero, mi się to przypomniało, że czytałam na tej stronie, że mnie się należy też ten pulsoksymetr. Oczywiście najpierw myślałam, że tak na zawsze, ale wyczytałam tam, że na ten czas choroby powinnam mieć za darmo wypożyczony, tak jakby, z przychodni zdrowia ten pulsoksymetr. Ta lekarka mi w ogóle tego nie powiedziała, w ogóle mi nie powiedziała, że mam przyjść na kontrolę. No i tego wszystkiego się dowiedziałam w rejestracji, nie? No, to znaczy się o tym pulsoksometrze już nie prosiłam, ani nic już nie mówiłam w tej, jak dzwoniłam drugi raz. No, ale mi chodziło o to, żebym nie musiała od razu znowu iść na następną szczepionkę, bo z tego co wiem, to po chorobie to 5 miesięcy się czeka, znaczy się czeka, powinno upłynąć, zanim na szczepienie, na następną dawkę siedzi na szczepienie. A ta lekarka mi powiedziała, że za miesiąc mogę iść. To coś mi tutaj wszystko nie grało. No i dlatego, a mówię wam o tym, bo mogłam w ogóle nic nie mówić, siedzieć i tylko po prostu mam przeziębienie i nic nie mówić. I przynajmniej nie miałabym wielu takich nieprzyjemnych komentarzy. No, bo dużo ludzi pisze komentarze,
po prostu z troski piszą, co tam brali, co pomagało czy coś, ale dużo jest takich, no takich z dupy wziętych za przeproszeniem, nie wiadomo po co pisanych. I to właśnie prowadzi do tego, że większość youtuberów potem boi się cokolwiek powiedzieć na kanale, żeby potem po prostu nie obrywać niepotrzebnie. I potem widzowie mają pretensje, że ktoś jest nieszczery, że nie wszystko mówi i tak dalej. No niestety czasami nie można wszystkiego powiedzieć. Ja już też będę miała teraz nauczkę, jak się coś będzie działo, po prostu nie będę mówiła niektórych rzeczy i tyle. No. Bo tak, potem człowiek jest tak osądzany, że lata i tak jakbym biegała po osiedlu i chuchała każdemu w twarz, nie? No. I tak, ja po prostu się zastosowałam do tego, co było napisane. Zadzwoniłam najpierw do przychodni, żeby się dowiedzieć. To jeszcze zadzwoniłam wcześniej, nie? Wczoraj. Wyznaczono mi datę, godzinę w ogóle na dzisiaj, kiedy wizytę. I to już powinno być w ich gestii, jak przyjmą człowieka, który jest chory. Zdziwiło mnie to bardzo, że mnie przyjęli razem z pacjentami normalnymi. No ale to już na to ja wpływu nie mam. No. W każdym razie jest już coraz lepiej. Nie wziąłam tutaj tego wziewnika takiego. To też jest lekarstwo przy astmie. No raz sobie z tym zrobiłam dziwne uczucie, ale nie poczułam, żeby coś mi się było lepiej, czy coś mi się tam działo, czy coś nie. Tylko tak, no, nowe doświadczenie. No. Także tyle już o tej chorobie. Więcej nie będę mówić, bo już mam odtąd. Mam nadzieję, że się nic złego już nie będzie działo, nic gorszego, nic się nie będzie pogarszać, że tylko będzie coraz lepiej. No. I tak, miałam pytanie, czy ja robię tylko rosół i żurek. Czy ja nie robię innych zup? Robię inne zupy. Robiłam często różne zupy. Chyba na kanale też robiłam zupy krem i tak dalej. No ale tak się składa, że ostatnio. No żurek to robiłam w poście, dwa razy chyba miałam żur. Także nie było tego żurku tak dużo na kanale. Rosół stawiam raz na tydzień przeważnie, albo troszeczkę rzadziej, to zależy jak nam zejdzie rosół, bo to rosół uważamy za podstawę do innych zup. A że jak ja chcę zrobić jakąś inną zupę, to mi mówią, nie, to zostaw, ja chcę rosół. I każdy chce rosół, no to jak chcą ten rosół, to im zostawiam ten rosół. Ale czasami robię i ogórkową na bazie właśnie tego, bo ja nie uznaję zup, które nie są na wywarze mięsnym. Dla mnie zupa, to znaczy się tylko wywar z jarzyn i do tego dołożone tam masełko, to dla mnie nie jest zupa. Ja jestem nauczona zupy takiej, że jest na wywarze mięsnym. I potem na tym możecie robić różne inne wersje zupy, tam pomidorową, z ryżem czy z makaronem, czy choćby tą grochową, chociaż grochową to lepiej to na kościach takich wieprzowych robić, nie? Ale grochowej akurat i fasolowej nie robię. Rzadko kiedy się u mnie robiło, dlatego że ona bardzo wzdyma i nie lubimy takich zup. Od czasu do czasu, tam raz, dwa razy do roku, jak zrobię fasolkę po bretońsku, taką większą ilość, no to jest fasolka, bo lubimy oczywiście, tylko że to też nadyma człowieka, nie? No, potem ciężko jest wytrzymać w domu. To jest dobrze tak w lecie, jak są okna pootwierane. No, ale tam czy ogórkową, czy często robiłam krupnik, no teraz to ja nie bardzo mogę te zupy tak jeść. To bym musiała mieć jedną zupę dla mnie, inną zupę dla rodziny. No, a że im ostatnio pasuje z tym rosołem, no to jedzą cały czas rosół. No, ale często też i zupy krem się robiono, na jesieni były dyniowe zupy krem, szpinakowe czasami były, zupa krem z pieczarek. No trzeba będzie znowu do tego wrócić, troszkę porobić takich właśnie zupek, troszkę może innych. No na wiosnę już będą kalarepkowe, kalarepka, botwinka, takie zupki. Także u mnie się robi zupki różne, chociaż w ostatnim czasie może to rzeczywiście tak wyglądać, że u nas tylko rosół i
No ten żur to nie wiem dlaczego, bo mówiłam, że mam smak na żur, ale nie robiłam tego żuru teraz. No, także to jeśli chodzi o odpowiedź z ciekawości na pytanie, bo ktoś, już nie pamiętam imienia, ale było to zaznaczone, że to po prostu tak z ciekawości. No, ja miałam takiego sąsiada kiedyś, taki młodszy od nas, który jak się wprowadziliśmy na nowe mieszkanie, tam byli wszyscy lokatorzy nowi i on jak coś mu nie pasowało u siebie, to zawsze przychodził z ciekawości zobaczyć, czy u nas jest tak samo. Tam coś z kaloryferem, czy z oknami, czy coś. To on zawsze tak tylko z ciekawości. I my go nazwaliśmy z ciekawości. Dlatego się śmieję, bo mi się to tak przypomniało z tym sąsiadem. To już było dawno, dawno, dawno temu. On już też nie mieszka tam, gdzie my mieszkaliśmy. Tyle, że jego rodzina to ma domek teraz, nie? Sobie polepszyli. No. I tak, także to było też takie z ciekawości. A teraz już będę naprawdę kończyła, no bo będzie za długi ten vlog i w końcu przestaniecie mnie oglądać. No, także dziękuję Wam za uwagę dzisiaj, za ten czas poświęcony na oglądanie, za komentarze i łapeczki. Wybaczcie, że coraz mniej odpowiadam na te komentarze, ale serduszka daję na wszystkie przeczytane komentarze. Jak znowu będę bardziej w formie, no to będę też i więcej odpisywać na te komentarze. Zresztą tam dużo jest pozdrowień i życzenia zdrówka, za które bardzo dziękuję. No to odpowiadam już teraz tak bardziej, jak ktoś o coś zapyta, nie? Bo jest tego troszeczkę dużo. Są też filmiki jeszcze. Nowi subskrybenci, którzy oglądają filmiki wstecz i też komentują, i też trzeba na to, by odpowiadać. Także jest tego troszeczkę, no a w tym czasie, jak jeszcze się chce coś zrobić, za chwilę znowu się na działce będzie robiło, w domu troszkę, teraz jeszcze z tą moją chorobą, to też tak wczoraj tak przysypiam. Dzisiaj to nie spałam w ciągu dnia, w ogóle mnie nie brało do spania. Ale to też zanim zaszłam na tą działkę, zanim zaszłam z powrotem, tak z nóżki na nóżkę, tak przyszłam. Bardzo dużo mi to czasu zajęło, żeby przyjść do domu z tej działki. No, ale tak spacerkiem takim spokojnym, żeby się za bardzo nie zmęczyć, bo po prostu mam nadzieję, że mi to przejdzie, że się tak nie będę męczyła. No, także to by było już dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam za wszystko. No i zapraszam na następny vlog. Bajo, bajo i pa, pa. Do jutra. Pa.